Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Z reguły w naszym programie pokazujemy dramaty na drodze, ale mając jednocześnie nadzieję na zmiany. I być może te zmiany nastąpią dzięki młodemu pokoleniu. Odwiedziliśmy szkołę numer 32 w Krakowie, żeby zobaczyć, jak dzieci radzą sobie z przechodzeniem przez jezdnię, po przejściu dla pieszych. I okazało się, że jest wspaniale. Dzieci przechodzą świetnie, kierowcy się zatrzymują. No, prawie ideał. Czyli jest nadzieja na zmiany. Obawiam się, że nie. Że jest to nieprawdziwy obraz. Obraz wywołany przez policjantów, którzy są w otoczeniu tych dzieci, którzy notabene przeprowadzili prelekcje, jak poprawnie przechodzić przez przejście, ale prelekcję dostosowaną do wieku tych dzieci, do siedmiolatków. Najpierw musimy spojrzeć w stronę lewą, później w prawo i później jeszcze raz w lewo i upewniwszy się, że nic nie nadjeżdża, możemy przejść na drugą stronę. Takie prelekcja, właściwie wykłady, właściwie zajęcia trzeba powtarzać w kolejnych latach w dostosowaniu do wieku dziecka. W klasie drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej. Tego nie ma. Działo BMW. Spojrzałam się w tamtą stronę, bo tam stoi policja. Tak, tutaj też. Wiem. I właśnie ona mi wlazła. Ja pana błagam. Wlazła? Zagapiłam się. Spojrzałam się w prawo, w lewo na tą policję i przejechałam. A gdyby pieszy wszedł i pani go rozjechała? Gdzie są takie najbezpieczniejsze miejsca, kiedy możemy przejść przez jezdnię na drugą stronę? Pasy, tak. Światła. Tak. Pasy i światła to są bardzo bezpieczne miejsca. Byliśmy na dwóch przejściach dla pieszych. Jedno wyniesione tuż pod szkołą i drugie z azylem. Na obu tych przejściach kierowcy zachowywali się znakomicie. Tak, momentami zachowywali się nawet nadmiernie. To właśnie wynika z tego, że widzę policjanta, widzę grupkę dzieci, no to wtedy pewnie lepiej się zatrzymać dla świętego spokoju, żeby nie mieć z policją problemów. A to nie ma być tak. Po co ten pojazd się zatrzymał w tym momencie? Bo nie zna definicji pierwszeństwa, nie rozumie, że pierwszeństwo pieszych polega na tym, żeby nie zmusić pieszego do zatrzymania się, spowolnienia czy przyspieszenia kroku. Skoro już przeszedł na drugą stronę tego przejścia za azyl, no to pieszego już do niczego nie zmusimy, to możemy w tym momencie jechać, prawda? Fałszywy obraz dla dzieci, który momentami jest jakby trochę zbyt łatwo, ale jeśli już policji nie było i dzieci przeszły na drugi plan, no to okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Hulaj dusza, szybko, a pieszy niech stoi i niech wrośnie na tym chodniku. Przejedziemy, to sobie przejdzie. Jedzie sobie pani lewym pasem ruchu. Prawym pasem ruchu jedzie również inny pojazd, który się zatrzymuje przed przejściem dla pieszych celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Pani jadąc lewym pasem omija ten pojazd. I to jest wykroczenie. Już pani rozumie? Słucham? Nie pomyślałam. Nie pomyślała pani o tym. No ale nie wszyscy kierowcy zachowują się ładnie. No jak byś ocenił zachowanie tego kierowcy? Oczywiście zachowuje się nieładnie. No ale tutaj właśnie wychodzi brak tej reformy przepisów, która rozpoczęła się i niestety spełzła na panewce. Nie chcieliśmy wprowadzić wyrazistego przepisu, który obowiązuje w wielu krajach Europy, że pieszy oczekujący na wejście z wyraźnym zamiarem wejścia, po prostu ma być mu udzielona bezpieczna możliwość przejścia. My mamy przepis rozporządzenia, notabene kompletnie się nie przyjął, że mamy zmniejszyć prędkość. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, mamy zmniejszyć prędkość w celu narażenia wchodzących na przejście pieszych na niebezpieczeństwo. No ale tak, kierowcy nie chcą go stosować i zrozumieć, a ukaranie wiązałoby się z koniecznością zmierzenia prędkości w dwóch miejscach. Przy dojeździe i bezpośrednio przed przejściem. I wykazanie, że nie było tego zmniejszenia prędkości, mimo tego, że pieszy chciał wejść. Natomiast w obecnym kształcie przepisów ten stojący pieszy no nie ma jeszcze tego przywileju pierwszeństwa. I to jest problem. I to jest też problem w uczeniu dzieci. Bo ja nie chciałbym takiego biernego uczenia. To znaczy popatrz w lewo, popatrz w prawo, popatrz w lewo i jak nic nie jedzie, to przechodź. Tak możemy mówić tym dzieciom najmłodszym, które nie potrafią ocenić prędkości, odległości. To rzeczywiście oni muszą mieć mnóstwo miejsca. Natomiast później my powinniśmy powiedzieć, oczywiście ty musisz patrzeć, czy to pierwszeństwo jest ci udzielone, ale ty masz pierwszeństwo i ty przejdź równym
krokiem, najkrótszą drogą na drugą stronę jezdni, a wcześniej poszukaj tego przejścia i właśnie na tym przejściu przekraczaj jezdnię. No na razie to tak nie funkcjonuje. Wychowanie komunikacyjne realizujemy w klasach 1-3, ale na zasadzie integracji z pozostałymi przedmiotami, a w klasach 4-6 są te zajęcia realizowane na technice. W klasie 4-6 przewidziany jest na cały ten etap, czyli na 3 klasy, 10 godzin związanych z wychowaniem komunikacyjnym. Są takie możliwości, że uczniowie mogą skorzystać z zrobienia sobie karty rowerowej. Tutaj dodatkowa teoria, spotkanie z policją, ze strażą miejską, no i oczywiście egzamin. No ale te dzieci mają bardzo mało tych zajęć z wychowania komunikacyjnego. W klasach od 4 do 6 mają tylko 10 godzin przez 3 lata. To chyba jest stanowczo za mało. No oczywiście jest to za mało. Jest to ta nauka pod kartę rowerową i chodzi generalnie o to, żeby im pokazać parę znaków, wytłumaczyć, że jak w lewo, no to musisz pokazać lewą rękę, jak w prawo będziesz skręcał, to prawą rękę. I generalnie nawet te dzieci, które tych wszystkich znaków się nie nauczyły, tych przepisów podstawowych, ogólnych, jakże ważnych, nie przyswoiły. No, tak wypada im tą kartę rowerową na ten dzień dziecka, żeby się nie zniechęciły. To nie jest właściwa, systematyczna nauka, która notabene potem się urywa. Już nic więcej. Już nic więcej, aż do pójścia do ośrodka szkolenia kierowców. To jest za mało, to jest niekompleksowo, to jest źle. Ale tutaj trzeba pochwalić policję drogową, która wykonuje znakomitą pracę. Wątpię, czy nauczyciele byliby w stanie dobrze dzieciom wytłumaczyć te wszystkie zawiłości prawa o ruchu drogowym. No właśnie nie mamy fachowo przygotowanych nauczycieli. I obojętnie, czy to byłby policjant, ale zatrudniony w tej szkole. Czy po prostu nauczyciel wychowania komunikacyjnego, prawdziwy nauczyciel wychowania komunikacyjnego, który skończyłby studia w tym kierunku, albo chociaż podyplomowo przygotował się przez rok, znakomicie znając przepisy, bo on musi znać perfekcyjnie przepisy, żeby przekazać to w dostosowaniu do odpowiedniego wieku, odpowiednio dotrzeć do tych dzieci, żeby ich po prostu dobrze nauczyć. Najważniejsza jest ta nauka początkowa, żeby dobrze nauczyć dzieci, a potem one zdobędą te kolejne uprawnienia wtedy śpiewająco. Będą rozumiały, po co to jest, będą rozumiały to partnerstwo drogowe i będą potrafiły zachowywać się właściwie i jako pieszy, i jako rowerzysta, i jako kierowca. Będą rozumiały potrzeby, będą znały prawa i obowiązki, będą stosowały to. Inaczej te choćby pogadanki policyjne trochę idą na marne. Jedzie pan lewym pasem ruchu, prawda? Prawym pasem ruchu też jedzie pojazd. Ten pojazd zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych. Celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, a pan przejeżdża, pan się nie zatrzymuje. No nie widziałem, żeby tam ktoś po prostu. No bo się dlatego jest to niebezpieczny manewr, bo nie widać. To jest parodia dla mnie. Tak? Co wy tu robicie? To parodia jest, co my tu robimy, tak? Tak, że ja jadę 10 czy 5 na godzinę. I pan, jeżeli pan nikt nie przejedzie, chodzi na przejście. Chodził, był pieszy. To ja tu jadę 5 km na tak, godzinę, i taki, 2 km tak. I pan mi tu mówi, że ja bym przejechał kogoś. Tak. Tak panu mówię, bo gdy no pieszy był troszeczkę dalej, mandat, poczekać, wypiszę, podejdę. No to skoro o złych zachowaniach mowa, to mamy kilka filmów od naszego stałego korespondenta z Oświęcimia. Pierwszy film szalenie mnie rozbawił. Rowerzystka zatrzymuje się na środku ulicy i walczy z zamkiem błyskawicznym od kurtki. Tak, zatrzymuje się bezpośrednio przed skrzyżowaniem, no bo nie wie, że zabranie się zatrzymywania wszelkich pojazdów w odległości mniejszych 10 metrów od skrzyżowania blokuje oczywiście ruch, zamiast te wszystkie inne czynności niezwiązane z jazdą wykonać na chodniku, wykonać na parkingu, wykonać w innym miejscu. Notabene zatrzymywanie się rowerzystów na przygotowanych dla nich jezdniach, czyli drogach dla rowerów, jest nagminne. Nagle na środku takiej drogi zatrzymuje się rowerzysta i czymś tam się zajmuje. Jest to obraz tego, że wielu rowerzystów nie rozumie prawideł ruchu drogowego. Tutaj pani przechodzi w znacznej odległości od przejścia, mimo że spokojnie mogła do tego przejścia dobrnąć i przejść prawidłowo. No to jest jedno z klasycznych zachowań pieszych, jest przejście, ale pieszy przychodzi, bo mu bliżej w innym miejscu. To przejście ze światłami, więc szczególnie zabezpieczone, wystarczy poczekać na zielone światło. No ale przyzwyczajona do tego, że przejścia dla pieszych są nieważne, przechodzi według swojego własnego widzimisię, fatalnie przechodziła. I tu trzeci film od naszego korespondenta z Oświęcimia. Dwóch rowerzystów radośnie przejeżdża sobie przez przejście dla pieszych. No i to znowu standardcik, fatalne zachowanie rowerzyści. Czyli ani pani rowerzystka, ani pani piesza, ani dwaj panowie rowerzyści nie mieli wychowania komunikacyjnego w szkole. System zawodzi, krótko mówiąc, albo inaczej, nie ma tego systemu kształcenia. Musimy to zmienić. Czym prędzej.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.